Thank you.
Jak
wdzięczny mamy swojej strony. O, jak tobie wdzięczny. O, jak tobie wdzięczny mamy swojej strony. A czy taki jestem, sam się zapytuję. A czy taki jestem, sam się zapytuję. Sam się wstydzić muszę, za grzechy całuję. Sam się wstydzić muszę, za grzechy żałuję. Sam się wstydzić muszę. Sam się wstydzić muszę, za grzechy żałuję. Sami się zalewam, za grzechy żałuję. Sami się zalewam, za grzechy żałuję. Nad męką twoją, o Jezu, boleję. Mówi pocyklon do ojca swojego. Odjął kielich umęczenia tego. Mówiąc ojcze, wola twoja. Niech się stanie, a nie moja, oddaję się tobie. Niech się stanie, a nie moja. A to jest nie, no to się zrobiło. To rewelacja. Przyszedłem na świat dla zbawienia Twojego. Przyszedłem na świat dla zbawienia swego. Pracowałem lat 30. Pracowałem lat 30. Wnętrze ubóstwie boleści aż do samej śmierci. Jestem kalwaryjska, góra wysoka, że ją widzieć można choćby z daleka, że ją można widzieć choćby z daleka. Będę w ciężkościach sam przy mnie stóp. Przez te rany i boleści, raz dostać Maryją przy mej śmierci. Pamiętaj człowiecze na te rany. Pamiętaj człowiecze na te rany. Wiele ja za ciebie skatowany. Wiele ja za ciebie skatowany. A Jezu Boże. Widząc Jezus Chrystus, że się zbliża czas Jego śmierci, którymi miał się na ten świat opuścić. Umiłowanych ludzi chciał okazać im ostatnie i największy dowód miłości swojej. W ostatniej nocy życia swego, widząc Jezus, że nadeszła chwila, do której tak bardzo tęsknił, nie chciał nas zostawić sierotami. Na dolinie płaczu, ale zostawił nam całego siebie na pokarm w sakramencie ołtarza, którym dał dowód ostatniego wysilenia miłości ku nam. Przed ustanowieniem Najświętszego sakramentu ołtarza wziął Jezus prześcieradło i opasał się nim, o czym nalał wody w wietnicę i umywał nogi uczniom swoim. Zdrowaś Maryjo, łaski szkoda Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żłota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieku. Amen. Przypatrzcie się dziś Marii żegnającej się z Jezusem, jak ona zgadza się z wolą Ojca Przedwiecznego. Poddajcie się i wy także tej woli Bożej, gdy za zło wroga śmierć zabiera wam ukochane dziecko. Na ten czas wołajcie z Jowem cierpiącym. Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus przemawia po raz ostatni swojej matce. Dziękuję jej za opiekę i miłość macierzyńską. Udaje się duszami swoimi do Ojca na modlitwę. Pomyśl na ten dominie zapata, że i ty kiedyś tę ziemię musisz pożegnać. Musisz się rozłączyć w godzinie śmierci z swoimi dziećmi, wiernymi i przyjaciółmi. Przygotuj się zawczasu na tę ostatnią godzinę. Zbieraj dobre uczynki, by się towarzyszyły za grobę przed Stolicą Sądową Zbawiciela. Maryja, żegnając się z Jezusem w smutku najgłębszym, poddała się z pokorą woli Najwyższego Pana, który zesłał Jezusa Chrystusa w tę ziemię. Ciebie błaga, łapiący Matko Lud, pomiluj się nad nami i nad nami uczyń cud. Pomiluj się nad nami i nad nami uczyń cud. Maria, a gdy będziemy umierać,
Bracio Pani wśród nas masz, a żebyśmy trafić mogli z Tobą wiecznie królować. Ten Jezus, który rozkazywał burzom i wichrom na morzu. Wyraz przez niewdzięcznych ludzi prowadzony przez rzekę, które skaliste kamienie rozrzucone. Na te kamienie uderzając przez rzekę, które skaliste kamienie rozdzielane, aby na te kamienie raniły ciało swoje najświętsze. Zanurzył się kilkakrotnie Jezus w wodzie, aby utopił wszystkie grzechy Twoje, które winę całą włożyli na Jego barki Ojcze. Włożył na Jego barki Ojcze Niebieski. Zanurzył się w naród duszę za grzechy, a wtedy trafili sakramentu pokuty. Daj, nie wolaj, wybalaj się pokórki nałogami pokoju. Sierpień, miesiąc abstynencji. Często się nam nie chce podejmować abstynencji, bo myślimy, że już taka kultura, nie? Wszyscy piją. Tylko jeżeli ta nasza abstynencja, te 31 dni, a naszej abstynencji mogą komuś pomóc, dlaczego nie? Ja szedłem w tym roku z grupą przeźwiejących alkoholików. Niektórzy nie piją już od 15-20 lat, a pili przez ostatnie 20. I oni mówią, że to, co im najbardziej pomagało, to nie to, że ktoś
pił niewiele i się nie upijał, ale ktoś, kto potrafił powiedzieć nie. I prawdziwa odwaga dawania świadectwa o Chrystusie to umiejętność powiedzenia także nie temu, co nas poniża, a zdolność powiedzenia tak Chrystusowi w takich codziennych, zwyczajnych wyborach. Stacja 10, piwnica. Poprowadzono Jezusa do Piłata, gdy ten potwierdził wyrok śmierci. Piłat postępuje z początku jak sprawiedliwy sędzia. Pyta, co za skargę zanoszą przeciwko temu człowiekowi. I oczekuje odpowiedź. Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie podalibyśmy go pozwu. Uważny Piłat nie kontentuje się tym ogólnikowym oskarżeniem. Chce, by wyliczyli przewinienia winowajcy. Wtedy wystąpili przekupieni świadkowie. Jedni mówili, że podburza lud, ucząc po żydowskiej ziemi aż do Galilei. Inni twierdzili, że chce świątynię w Jerozolimie zburzyć, a jeszcze inni, że zakazuje dawać podatki. Jezus milczy na tak liczne oskarżenia, bo wie, że wszelka obrona będzie bez skutku. Piłat, poznawszy od razu okrytą złość faryzeuszów oraz niewinność Jezusową, radby Jezusa uwolnić. Dlatego, słysząc o Galilei, odsyła go do Heroda króla, który właśnie przebywał wtedy w Jerozolimie na świętach wielkanocnych. Pomyśl, jak często pojawia się dziś na świecie występek oczerniania ludzi niewinnych. Zastanów się, jak wielkim grzechem jest oszczerstwo wobec Boga, który rzekł do Mojżesza. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Panie Jezu Chryste, fałszywie oskarżali przed Piłatem, ja to złoczyńca odwołany, każ iść usta moje, aby zawsze chwili płaczy. Szczęśnie odkłamstwa, zawsze w sercu moim słowem prawdy i miłości bliźniego, aby wypełniając zawsze wolę swoją, mógł się cieszyć z Tobą, który jesteś teraz prawdą, to wszystkie dzięki Jezu prawdy. Święta Maria, Matko Boża, Thank you.
zdradzieckim sposobem Pana wydał. Zdradzieckim sposobem Pana wydał. Tak, tak. Tak, tak, gdy nas sądzić będzie, postaw, że nas Jezus w pierwszym rzędzie. Tak, tak. A twarzy nas sądzić będzie, postaw, że nas Jezu pierwszym rzędzie. Stacja 17. Jezus spotyka się w drodze na Kalwarii z matką swoją. Zastał się miły czytelniku przy tej kaplicy, jak wielką boleścią napełnione zostało serce Marii. Gdy się spotkała z Jezusem, synem swoim, chrześcijański na ramionach swoich głosących. Piątek rano przyszli, przystąpili do Marii apostołowie, jeden po drugim, przynosząc różne Chrystusa wiadomości. A jedna nad drugą była smutniejsza, boleśniejsza, coraz głębiej raniąca serce nieszczęśliwej matki. Przyszedł nareszcie Jan Święty, oznajmiając, że Piłat po krótkim biczowaniu Jezusa skazał go na śmierć krzyżową. A matko boleści, pełna, zawołał wtedy Jan Święty: Syn Twój, a mistrz nasz, już na śmierć skazany. I oto w tej chwili dźwiga krzyż na górę Kalwarii. Jeżeli chcesz go widzieć, oddaj mu ostatnie pożegnanie. Pójdź na drogę, którą przechodzić będzie. Wychodzi Maria mieszkania swego i po znakach krwi znajduje drogę, którą prowadził w niej syn. A nie mogąc dogonić o szachu towarzyszącego Jezusa, zwróciła się Maria na krótszą drogę i spotkała się z synem najukochańszym. A cóż to za okropny widok przedstawił się jej oczom. Jakiej boleści doznała, widząc gwoździe, młoty i wszystkie narzędzia męki niesiono. Przez kato rozważ grzeszników zatwardziały. Ale to wszystko niczym było w porównaniu z tym, co doznała ujrzawszy Jezusa, wroczonego krwią, twarzą całą zalewała, pokrytą ranami, noszący na barkach ciężkie drzewo krzyża, wyjącego się i upadającego pod ciężarem krzyża. Thank you.
wtedy pokonała. Przypatrz się, chrześcijaninie, na górę, na którą szczyt wyszedłeś. Pomyśl tylko, jak wymęczony jesteś, jak osłabiony na siłę. Gdy wyszedł na górę, do kaplicy trzeciego upadku. A teraz porównaj twoje trudy trzeciego upadku. A teraz porównaj twoje trudy z męczarnią Jezusa, który obciążony ciężarem drzewa na tę górę wyszedł. Ty zdrowy i silny osłabłeś, a Jezus sił wycieńczony omdlał. Prawie konający, jak grzeby nie osłabł, nie dziw się więcej, że upadł pod ciężarem krzyża, gdy na tę górę wyszedł. A upadł po raz trzeci i ostatni. Co my zasłużyli przez grzechy, Jezus to ci wycierpiał przez całą bolesną drogę i przez śmierć krzyżową. Co myśmy przewinili, On to poniósł niewinnym na ciele. On zraniony jest nieprawościami nasze. On starty za złości nasze. Duma Twoja powaliła Pana Jezusa na ziemię i poniżyła Go nieposłuszeństwo Twoje, uczyniło Go posłusznym, nieposłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Tych grzechów upada po raz trzeci i ostatni, a już krzyża tego dźwigać nie może, bo już bliski jest Góry Kalwaryjskiej. Upadnij tu w tym miejscu na kolana przed upadającym Jezusem, a dziękuj Mu za wszystkie upadki Jego. Dziękuj Mu za dźwiganie tego krzyża, na którym ten dźwięk zostanie. Najwięcej ucierpiał Jezus, Pan Jezus, trzeci raz upadający, bo już był prawie konający, a mordercy jeszcze pastwili się nad Jego osobą najświętszą. Ciągną Go powrozami na szczyt Góry Golgota. Na Górę Kalwaryjską, którą stąd widzisz, a do której kilka krótkich kroków Cię zaprowadzi, wróćcie oczy swoje, dzieci Adamowe, tu zobaczycie konającego prawie Babcę i Ojca Waszego. Kto wie, czy nie obije się o twoje uszy wyrok Jezusa? Byłem nagi, a nie przyodziałeś mnie. Idźże precz, ogień wieczny, będzie płacz i zgrzytanie zębów. A niech nas Jezus obnażony zachowa od podobnego wyroku.
pomyśl przy tej kaplicy obnażenia, że wszyscy staniemy na sądzie Bożym, obnażeni w oczach i wiązów. Ten czas pokażą się wszystkie twoje najbardziej tajne grzechy. Powiedz ze wstydu. Góry, padnijcie na mnie, pagórki, pokrywajcie mnie. Chcesz więc uniknąć tej nagości na sądzie boskim, nie zasłaniaj nieszczęśliwym wstydem grzechów na spodzie. Teraz upadszy do nóg Jezusa obnażonego, mów do Niego wzruszonym sercem, który za nas cierpiał razy. Panie Jezu Chryste, który z miłości ku nam pozwolił życiem przed śmiercią obnażono swoich szat, prosimy Cię przez te odnowione rany i Twoje wstydliwe obnażenie przywróć nam szatę niewinności, którąśmy utracili przez grzechy śmiertelne. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak skorupa wyschła jego siła do podniemienia, przyspę pragniony język, życie z każdą chwilą nikło. Oczy zapadłe, twarz wyniszczona, cierniem poddarta skroń, całe ciało jedna rana. Któż był złą serdeczną, nie zapłakał nad bolejącym Jezusem, ale serca widzów nie znały litości, oko ich nie umiało zapłakać. Nieprzyjaciele, widząc Jezusa na krzyżu, siedzieli z Niego. Jeżeli jesteś Synem Bożym, stąd z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Pan Jezus znosi cierpliwie urągania i szyderstwa, nie złorzeczy, nie przeklina, ale podnosi oczy w niebo, modli się do Ojca i woła: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Stań tu, chrześcijaninie, pod krzyżem konającego Jezusa. Tu posłuchaj ostatniego testamentu Zbawiciela. Przystąpcie, dzieci Chrystusa, do Ojca swego. Otoczcie Jego krzyż, na którym wnet skona. Oto Ojciec umierający pisze testament, krwią własną się podpisuje. Synie Boży, Chrystu Twej chwale, bądź Ty nam Patrzą, Boże Ojcze nasz. Right.
słońce zachodziło, a wierna gaska kochających Jezusa spuszczała z ciemnych głów święte zwłoki Jego, a spuściwszy ją, przywalił Józef do drzwi grobowy kamień wielki, a pożegnawszy się z Jezusem, podeszli wszyscy do domu. Grzeszniku, tu koniec bolesnej męki Jezusowej za grzechy nasze, grobie Jezusowym, także grzechy Twoje. Żegnam Cię, Jezu, grobie zbożony. Ojcem moim niechaj odejdę od grobu Twego, udarowany łaskami, które mi potrzebne do zbawienia mojego. Żegnam Cię, Jezu, padając przed Tobą, który jesteś sędzią mojej duszy. I błagam Cię, abyś, gdy przyjdzie ostatnia moja godzina, raczył pamiętać na chwilę obecną, której Cię pokornie proszę. Nie chciej potępić na wieki wiecześnika nędznego, ale racz mnie policzyć między wybranymi swoimi. Żegnam Cię, o Jezu, który jesteś lekarzem słabości mojej. I błagam Cię, abyś mnie nie oddalał od siebie, dopóki nie zagoisz ran mojej duszy, dopóki nie oczyścisz ciała ze zmazy grzechowej. Żegnam Cię, o Jezu, który jesteś przewodnikiem moim i czekam pokornie, abyś mnie odchodzącego od grobu Twojego zasilił natychmiast świętem, abyś mnie na tę drogę wyprowadził i prawicą Twoją potężnie mnie biednego wierzę, dzieci i miłości łaski umacnia. Matko Kowaryjska, ratuj nas potrzebnie, Boże, ostatni raz jestem u Ciebie. Popatrz tu pątników, śliczną dolinę. Rób Panny Maryi cudami słynie. Rób Panny Maryi cudami słynie. Matko Kowaryjska. Matko Kalwaryjska, ratuj nas potrzebnie, może ostatni raz jestem u Ciebie. Matko Kalwaryjska. Matko Kalwaryjska, ratuj nas potrzebnie, może ostatni raz jestem u Ciebie. A na tej dolinie wszyscy będziemy. A na tej dolinie wszyscy będziemy. Matko cudowna na swojej dzieci. Matko cudowna na swoje dzieci. Jak każdego piękna to nie wejdzie. Czas nasze serca żalu się wznoszą. Czas nasze serca żalu się wznoszą. Matko Kalwaryjska. Matko Kalwaryjska, ratuj nas potrzebnie. Boże, ostatni raz jestem u Ciebie. Matko Kalwaryjska. Matko Kalwaryjska, ratuj nas Matko Kalwaryjska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz jestem u Ciebie. Dzisiaj skończyliśmy wróżki. Jutro zapraszam wszystkich przed dalszej naszej nawodnicy wróżki do Matki Bożej. Spotykamy się tutaj w tym samym miejscu ze Krzywem o godzinie 7.40. Nie będzie Czekaj.
sprawiedliwości Twojej, weszli do nieba prowadzeni przez Anioła. Dziękuję. 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 Dziękuję.